Cześć, Katarzyna Pakosińska. Cześć, Irek Iwasileszul. Jest nam bardzo miło wziąć udział w challenge'u zatytułowany Jak dobrze znasz swoją drugą połowę? Bo nie powiem połówkę, ukojarzy mi się skrówkę. Ale jesteś gotowy, prawda? Oczywiście, ja zawsze gotowy jestem. Coś na ten temat wiem. Zatem czekamy na pytania. 3, 4. Tadam! Czekoladowy? Czarny czekoladowy. Czasami jestem tak, czekoladowy, tak, ale bardzo dobrze. W ogóle czy jak super napisałeś? Oj, szkoda, że był narysowany. Jest jaki cudny był obłoczek. Teraz żałuję, że starłeś. Baran, baran, oczywiście, no tak. Do serca, do serca. No przecież wiadomo, przy którym. Nie to, że podpowiadam, tylko po prostu od razu mi się to przypomina. Nie, mam nadzieję, że dobrze, bo ja znam polskiego tytułu. Teraz może pojechałam. Romantyczny. Romantyczny. Ale jest taki film gruziński. Właśnie nie wiem, jakie jest korzenie, kornie. Pesłebi. Pesłebi, tak. I to jest rzeczywiście film, gdzie Ika zawsze... To jest taka o tęsknocie rodziny gruzińskiej, która musiała się przeprowadzić do Paryża. I ta tęsknota za krajem, za ojczyzną, po gruzińsku napisałeś ho. I to jest rzeczywiście... Czas komunizmu i nie mogą wrócić do kraju, do swojego kraju. I zawsze taki... Nie mogę tego filmu oglądać w ogóle. No. Ja nie wiem, jak to nazwać. Po prostu, no, ja wiem, o co chodzi, no, wiem, że to przeszkadza. A, muszę w pierwszej osobie napisać. Możesz napisać po gruzińsku i wytłumaczyć, kochanie. Dobra oba. Dobra oba. Obama. Obama. Czyli widać, nie jest to jedna cecha, tylko dwie. Równoważne, mocne. Uspokój się, kobieta. Nie staram się tak jakoś tak. Ja spróbuję po polsku. Co napisałeś? Gaduła. No coś w sumie można to zgrać. Napisałem, dużo mówię. Ja wiem, no. Że dużo mówię. No ciekawe. Uwaga. 3, 4. Nie wiem, chyba dobrze napisałam po polsku, no ale po gruzińsku dobrze napisałam. No właściwie chyba tego do końca nie sprawdzimy, ale... Spróbujmy. 3, 4. Czekaj. Aha, walczysz, dobrze. To ja pokoloruję sobie. Dobra. Żeby było, żeby było ładnie. Dobra, ja już 3, 4. A co masz? Oczy. Wow! Jeszcze myślałam, że oczy zielone. Napisałam odkrywcą. Naukowcem, odkrywcą. Wiem, że chciałeś być tak, coś konstruować, wynajdować jakieś nowe rzeczy, wynalazcą. Tak. Czy mam to zaliczone? Czyli... Jak to będzie po gruzińsku, wynalazca? Czyli... Czyli tak. Chyba lepiej odpowiem, niż napiszę. Nie wiem, dobrze napisałam po polsku, czy... Nie, no ale nie, tak. Wydaje mi się, że nastąpiła historia, ponieważ chyba chodziło o to, że gdzie, do jakiego kraju chciałabym pojechać. Konkretno jaki Konkretnie do kraju, dobra, nie widziałeś jeszcze, więc... I co tu się dzieje? Podróżować wtedy do grupy. Podróżować. No dobra, nie będę się czepiała, że podróżować pisze się przez o z kreską.
Krótko napiszę, jedno słowo. Ja też napiszę. I że będzie wiadomo, o co chodzi. Znaczy, myślę, że to o to chodzi. Nie, nie, to naprawdę to nie jest nic takiego, że człowiek by się wstydził. Chociaż jest to długie. Sztywne. I się potem chodzi. Chodzi mi o chodzenie po linie. Co kolejne napisałeś? Dobrze, oczywiście, ale to prawda. To potwierdzam, że jakby... Kasiu. No? Siedzimy obok. Obok, tak? W szkole nie zrobiona lekcji i tak patrzysz. Podsumowując nasze dzisiejsze krótkie spotkanie, myślę, że właściwie powiedzieliśmy już o sobie wszystko, przytaczając rozmaite odpowiedzi, ale przecież wiadomo, że to wszystko gra i właściwie wiem, w jakim kierunku wszystko idziemy. Oczywiście nie można powiedzieć, Kasiu. Ogólnie. No ale tak, powiedziałeś taki. Krótko. Ale myślę, że ten challenge przeszliśmy pozytywnie. Tak. No bo takie tam były takie niuanse, no tak to się tam będzie tam szczegółów czepiło. Także pozdrawiamy serdecznie. No i właściwie chyba pora na zaproszenie. Serdecznie zapraszamy w każdą sobotę o godzinie 20 program Power Couple. My tam będziemy. Zapraszamy. Oglądajcie nas. Gwichuret Chuen. Owel Szabac Rwasadze. Kargat.